Cześć, dzisiaj przetestuję high-endowy komputer z okolic roku 2006. Będzie to procesor AMD Athlon wraz z dwoma kartami graficznymi NVIDIA połączonymi w SLI. Do tego płyta główna MSI, K9N SLI. Procesor AMD Athlon 3500+. Pamięć to 4 moduły po 2 GB każdy DDR2. Dysk twardy to chiński SSD złota jodła. Karty graficzne to Gigabyte GeForce 7300, a także MSI GeForce 7600. SLI, Scalable Link Interface, to technologia opracowana przez firmę NVIDIA, która umożliwia łączenie dwóch lub więcej kart graficznych w jednym komputerze, aby wspólnie renderowały grafikę. Pierwotnie SLI zostało wprowadzone przez firmę 3DFX w latach 90. XX wieku pod nazwą Scanline Interleave, ale po przejęciu 3DFX przez NVIDIA, technologia ta została reaktywowana i znacząco rozwinięta. Nowoczesna wersja SLI, zaprezentowana przez NVIDIA w 2004 roku, umożliwiała połączenie dwóch kart graficznych za pomocą specjalnego mostka SLI, co zwiększało wydajność w grach i aplikacjach graficznych. Z czasem technologia SLI była rozwijana i pozwalała na łączenie nawet 4 kart, chociaż z każdą kolejną generacją kart graficznych różnice w wydajności między konfiguracjami SLI a pojedynczymi kartami stawały się coraz mniejsze. Mimo że SLI zyskało popularność wśród entuzjastów komputerowych, jego znaczenie zmalało w ostatnich latach. Wzrost mocy obliczeniowej pojedynczych kart graficznych oraz problemy z kompatybilnością i optymalizacją gier dla SLI spowodowały, że technologia ta stała się mniej atrakcyjna. W 2020 roku NVIDIA oficjalnie zaprzestała wsparcia dla SLI w nowych kartach graficznych, co oznaczało koniec ery tej technologii. System operacyjny to Windows XP w wersji 64-bitowej. Uruchamiam instalatora z płyty CD. Instalacja trwała około 40 minut. Instaluję niezbędne sterowniki. Chwilę później. Po tym przy długim wstępie czas na benchmarki. Na początek. 3D Mark 2003. Dla jednej karty graficznej wynik to solidne 8000 punktów. No, powiedzmy, że karta zrobiła co mogła, ale do mistrzostw świata to się raczej nie nadaje. Z włączonym SLI natomiast nagle dostajemy 13700 punktów. A teraz 3D Mark 2005. Tutaj też widać, jak SLI dodaje gazu, wzrost o 87,5%. Gdyby tak nasze wyniki w lotto wyglądały, to chyba wszyscy byśmy teraz opływali w luksusy. Unijin Sanctuary? Oczywiście, SLI też tu działa, ale już skromniej. 49% do przodu. Unijin Tropics? Znowu te 49%. Widać, że karty uznały, że na tropikalnym urlopie nie ma co się wysilać. Byle minimum, żeby starczyło na drinka z parasolką. A teraz, jak wygląda sytuacja w grach? Stary, dobry Quake 2 postanowił być zaskakująco kapryśny. Z włączonym SLI spadek wydajności o 0,5%. No, wygląda na to, że starsi panowie nie przepadają za nowoczesnymi technologiami. Quake 3 z kolei nieco lepiej. Wzrost wydajności o 15%. To trochę jakby dostał zastrzyk kawy, ale raczej takiej instant niż porządnego espresso. Grid 2 to już inna bajka. Tutaj SLI podkręca wynik o skromne, ale zauważalne 7%. Może i niewiele, ale hej, przynajmniej coś. To jak znalezienie drobnych w kieszeni przed praniem. A teraz Fear. Niesamowity przyrost. 57%.
Wygląda na to, że strach działa mobilizująco nie tylko na graczy, ale i na karty graficzne. Doom 3 z SLI, przyrost o 46%. Cóż, piekielne moce napędzają SLI i to wyraźnie. Na koniec Unreal Tournament 2004. Tutaj mamy wzrost o 44%, czyli nieco mniej niż Doom 3. Dzięki temu wirtualne pole bitwy jest teraz jeszcze bardziej epickie. Teraz czas na zmianę kart graficznych z naszej ukochanej GeForce 7300 GT na, uwaga, GeForce 7600 GS. Na początek 3D Mark 2003. Wynik dla jednej karty? 8500 punktów, a z włączonym SLI? No to już 12800 punktów, czyli mamy imprezkę. A teraz 3D Mark 2005. Tutaj SLI pokazuje, że zna się na rzeczy, wynik lepszy o prawie 44%. Oczywiście przy okazji ktoś powie, że to nie magia, ale niech nie psują nam zabawy. Unigine Sanctuary? SLI nadal w formie, wynik lepszy o 47%. Unigine Tropics? Znów prawie 47%. To prawie jak déjà vu. Teraz czas na najważniejsze pytanie. A jak wyglądają wyniki w grach? Stary, dobry Quake 2? No cóż, postanowił trochę zaszaleć. Z włączonym SLI mamy spadek wydajności o 54%. Pomyślałem, że to jakiś żart, więc testowałem kilka razy. Niestety Quake mnie nie zawiódł w swojej nieprzewidywalności. Quake 3? Podobna historia. Spadek wydajności o prawie 18%. Może te gry po prostu nie lubią SLI? Grid 2. Tu SLI robi lepszą robotę, bo wynik skoczył o prawie 9%. No, zawsze coś. A jak poradzi sobie Grafir? Tutaj z SLI wynik lepszy o prawie 29%. Widać, że SLI potrafi się postarać. A jak z Doom 3? Przyrost o 29%, już lepiej. Na koniec Unreal Tournament 2004. Tutaj wzrost wynosi jedyne 5%. No cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda? Podsumowując testy kart graficznych w konfiguracji SLI, dobrze widać tutaj fascynujący krajobraz zaskakujących wyników. Widać także, że SLI potrafi dostarczyć więcej klatek na sekundę, ale nie we wszystkich przypadkach. Podczas testów zauważono, że nie wszystkie wyniki są spójne, a spadki wydajności w niektórych grach mogą sugerować występowanie bottlenecków. Bottleneck to zjawisko, gdzie jeden komponent systemu ogranicza wydajność innych. W tym przypadku możliwe, że problemem były inne elementy systemu, takie jak procesor lub pamięć RAM, które nie nadążały za potencjałem kart graficznych w konfiguracji SLI. Osobiście skłaniałbym się tu ku słabemu jednordzeniowemu procesorowi Athlon 64. Podsumowując, testy pokazują, że SLI ma potencjał, ale efektywność jego działania może być uzależniona od wielu czynników, w tym od ogólnej konfiguracji systemu i optymalizacji w danej grze. To może tłumaczyć niespodziewane spadki wydajności w takich grach,
jak Quake 2 czy Quake 3, gdzie SLI nie dostarczało oczekiwanych korzyści. Dzięki za oglądanie. Cześć!